Strażak Sam i bohaterowie burzy. Piękny refleks. Ojejciu, już mi się kończą garnki. I w czym ja teraz ugotuję spaghetti? Nie przejmuj się, niebawem się wyprowadzamy. Budowa nowej remizy jeszcze chwilę potrwa. Mam nadzieję, że jakoś doczekamy. Nie ma co się oszukiwać, kapitanie. Od rana grzebie się w uszczelkach i kołnierzach. Nic nie poradzę, rury są przerdzewiałe. I dach przydałoby się wymienić, i podłogi popękane. A niech mnie. No, ale parę tygodni chyba się jeszcze przemęczymy. O nie, wykluczone. W takich warunkach, przyjacielu, nie da się pracować. Ze względów bezpieczeństwa zamykam remizę. I to jeszcze dzisiaj. Jak to dziś? Spokojnie, tylko spokojnie. Mam dla was remizę zastępczą na kółkach. Nie jest zła, przeprowadzicie się tam na parę dni. Smutno trochę opuszczać stare mury. Czyli to nasz ostatni dzień. Ciekawe, czy coś będzie się działo. No i proszę, przyjacielu. Autobus Trevora i Vance'a buja się nad przepaścią. Dorośli dzieci w niebezpieczeństwie. Autobus Trevora i Vance'a buja się nad przepaścią. Dorośli dzieci w niebezpieczeństwie. Penny, Elvis, bierzecie Venus. Dojadę do was z Merkurym. Tylko spokojnie, strażak sam zaraz tu będzie. Och, niech się lepiej pośpieszy. Pomożesz mi! Penny, ty zostań w wozie, dobra? Tak jest, zrozumiano. Cofaj! Penny! Autobus jest za ciężki! Dobra, Elvis, szykuj się, wyciągamy pasażerów! Powoli będziecie podchodzić do drzwi. Po kolei, dobrze? Powoli, powoli i spokojnie. Nie rozchodźcie się, proszę. Już dobrze. Zaraz będzie po wszystkim. Sam, słuchaj, jeszcze Dillis. Boi się ruszyć. Zrób coś. Mamuś, proszę cię! Nie mogę patrzeć! Nie mogę na to patrzeć! Trzymaj autobus! Wchodzę, słyszysz? Słyszę, postaram się! Jestem tu. Zaraz będzie po wszystkim. Pośpieszcie się! Ojej! Uciekajmy stąd. Szybciutko. Leciał. O, kolejny piękny dzień w Ponty Pandy. Robotnicy powoli kończą. Zostało jeszcze sporo malowania. Ale nic się nie martw. Na wielkie otwarcie spokojnie się wyrobimy. No to bardzo się cieszę. Ale bądźcie ostrożni. Na budowie bywa naprawdę niebezpiecznie. Na te butle z gazem szczególnie bym uważał. Oj, sam nie znasz mnie? Bezpieczeństwo przede wszystkim. No nic, pora wracać do roboty. O! O! O
stanie! Mała wpadka! Ale jak mówiłem, bezpieczeństwo, przyjacielu, przede wszystkim! Myślę, że taki kask to niezły pomysł. Dzięki sam! Tak, tu będzie idealnie. Wystawa dzikiej zwierzyny autorstwa najlepszych tropicieli w Pontypandii. Powiem ci, strzał w dziesiątkę. Słuchaj, ale żeby zapełnić całą tablicę, przyda się sporo zdjęć. Hej, aparat chyba masz. No mam, ale jak ty chcesz sfotografować wszystkie dzikie zwierzaki? To zajmie pół roku. A gdzie tam coś ty? Przecież mamy Ryśka. Ryśka? A ty wiesz, że jeździ i po lądzie, i po wodzie? No chodź, wskakuj. Tak, ty będziesz pstrykał, ja będę prowadził i raz, dwa załatwimy tę wystawę. Bo wiesz, jedna rzecz. Czemu akurat rysiek? Rysie, z tego co wiem, dość średnio pływają. A rzeczywiście. A może na przykład, może ropuch? Ropuchy świetnie się maskują na lądzie. A w wodzie nikt im nie podskoczy. No to mamy ropucha! Jak rozumiem, pan kapitan nadal pracuje nad łącznością. Tak, ale bez większych sukcesów. Moja droga Penny, jeszcze kawałek w lewo, jeśli można. Lata chwila, radiostacja znów będzie działać. Przesuń się. Kawałek. Jak ci idzie piosenka? Bardzo dobrze. Chcę ją zaśpiewać na wielkim otwarciu naszej nowej remizy. Tytuł brzmi Pontypandii Rock. Dobry tytuł. Na pewno wyjdzie super. I proszę bardzo. A po piosence zapraszamy na wiadomości i pogodę. Oj. Coś chyba nie idzie z tą radiostacją, co? Nie bardzo. Atmosferyczne... Przepraszam? No dobrze, mapa na ścianie w końcu zawsze się przyda. Halo? Czy ja się dodzwoniłam do restauracji? W żadnym razie, z tej strony kapitan. O, świetnie, to ja poproszę pizzę. Nie sprzedajemy pizzy. Ależ to fatalnie, Norman od rana błagał pepperoni. Sam jest jak pepperoni, szatańska maszyna. Nie, tutaj raczej nie. O! Nie chciałem. Coś ty, nie twoja wina. Małe ściany, duża mapa, tak to się musiało skończyć. Nie, Dillis, kurczaków też nie sprzedajemy. I to się nazywa porządna ryba. Dorodny miejscowy karp. Nie trzęść tak, pstrykam. Ja się staram, ale prąd jest silny, trochę nas znosi. Przejdę może na dziób. Teraz kawałeczek w lewo. Tak. Uśmiechnij się ślicznotko. Hej, nic się nie bój, już pomagam. Mam cię. Dzięki, przyjacielu. Słuchaj, kto prowadzi? Na jenota. Nic nie widzę. Wypływamy jakby na ocean. Patrz, płyn na plażę! Robię, co mogę, ale prądy są strasznie silne. Chyba trochę toniemy. A mówiłeś, że to umie pływać. Bo umie, ale nigdy nie widziało takich wielkich fal. W takim razie ropuch odpada, przyjacielu. Zdaje się, że tak. No słuchaj, co robimy? Wymyślimy nową nazwę. Nie, lepiej dzwońmy po sama. Mus i Tom na pełnym morzu, w jakimś pływającym pojeździe. Ben, odbiór.
Słyszycie? Załatwisz nam wszystkie trzy łodzie z centrum ratownictwa? Tom utknął na morzu, więc helikopter niestety odpada. Już się robi, sir. Przyjąłem. No nie, no nadal to nie my. Mam nadzieję, że sam nas zaraz znajdzie. Nie jest dobrze, nie widać brzegu. Wszystko w porządku? Czekamy na resztę i wracamy na brzeg. Ach, wybacz sam. Spróbuję się lepiej zaznajomić z ropuchem, zanim wyruszymy na kolejną fotoekspedycję. Popieram z całego serca, ale proponowałbym jednak ćwiczyć na lądzie. Zdecydowanie. O, kolego, nie uwierzysz. Wymyśliłem nową, genialną nazwę. Słucham. Uważaj, dziobak dziobasty. Dziobdziak, że co, że jaki dziobasty? Panowie, może wracajmy na brzeg. A ty myślisz, że dużo jeszcze tych alarmów, zanim nam w końcu dadzą tę nową remizę? Bo już się nie mogę doczekać. Życie pokaże. Się zobaczy. Gotowe, gotowe i gotowe. Świetnie. Czy to znaczy, że możemy otwierać? O, drogi kapitanie, nowa remiza w Pontypandy, no to ci dopiero! Pan jest pewnie szczęśliwy. Tak, oczywiście, że tak. Najszczęśliwszy na świecie. No to siup. Takie miejsce znam, gdzie przyjaciół wielu mam. Dla nich koncert właśnie gram. Tutaj miło jest, wszyscy znają się i nikt nie może czuć się źle. Oto rok, rok, Pontypandy, rok, rok. Pontypandy, miasto moich snów. Kocham mieszkać tu, moje Pontypandy i ja. Oto rok, rok. Pontypandy, rok, rok. Pontypandy, miasto na 102. Niech zabawa trwa. Moje Pontypandy i ja. Moje Pontypandy i ja. Oto moje Pontypandy.
żegnać! Mam dziś wielki zaszczyt i przyjemność. Ja, zasłużony starszy kapitan Boyce, ogłosić, że nowiutka remiza w Ponty Pandy już działa! Bardzo dziękuję! Aha, Bronwyn zaprasza na poczęstunek, a ja porywam kolegów na wycieczkę. No, patrzcie, jak... Proszę bardzo! Wszystkie wozy zmieszczą się na jednym parkingu. O, patrzcie! Merkury ma nowy dom! I zostało jeszcze sporo miejsca. No tak. I nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się nowy sprzęt. Ojej! Czy ja dobrze widzę? To jest rura? I tu rura? Penny, będziemy sobie zjeżdżać na wyścigi! Dwie rury dla naszej czwórki? Nie za dużo? Aha! Moi drodzy, mam dla was fantastyczną niespodziankę. O! Kolega strażak Arnold McKinley! I koleżanka Ellie Phillips! Oto świeża krew w naszej ogniowej rodzinie. Niedawno ukończyli szkolenia w samym Newtown. Najlepsi z najlepszych na roku. Fantastycznie. Wow! Napęd na cztery koła, wzdłużny silnik, 6 cylindrów, wysokie sprężanie, turbodiesel. O mamo, od razu bym wskoczył za kółko. Strasznie dużo powiedział, a ja nic nie zrozumiałem. Mówił o wozie, Elvis, o Jupiterze. O! Będę się mógł uczyć od najlepszych. To dla mnie zaszczyt. Ojej, dziękuję ci bardzo. Lizus z ciebie. No dobrze, zapraszam dalej. A, tu mamy dodatkowe hydranty. Będziecie mogli w 3 miga napełnić zbiorniki Jupitera i Wenus. A do treningów na wieży też się przydadzą. Mamy tu wodę i piasek i pianę. Ja uwielbiam pianę. W ogóle się nie przejmuj. Wszyscy musimy się przyzwyczaić. Zapraszam do dyspozytorni. Kreitlingson, mógłbyś przestać tak chlupać? Ja bardzo przepraszam, ale co zrobić, jeżeli całe spodnie mam mokre? Zupełnie nowy, w pełni skomputeryzowany system alarmowy. Uwaga! Ponty Pandy, mapa miasta. Kto to powiedział? Ekran powiedział Kreitlingson. Jeśli zajdzie potrzeba, można przybliżyć. Ponty Pandy, wybrzeże, kawiarenka. O raju, jakie to mądre! Przecież to zwykły, inteligentny komputer wyposażony w program imitujący ludzki głos. Nieco bardziej skomplikowane niż nasz faks. No nic, pora wracać do Newtown. Mam nadzieję, że szybko się zgracie i zaprzyjaźnicie z nową remizą. Nareszcie dziewczyna w zespole. Bardzo się cieszę. Dzięki. Tak fajnie, że do was trafiłam. A po co ci ten kask? Jutro akurat mam wolne i zabieram dzieciaki na wycieczkę po starych kopalniach w górach. Coś ty, nie byłam nigdy w kopalniach. To obiecuję, że następnym razem cię zabiorę. Trzymam za słowo. Remiza remizą, ale dzwonek to podstawa. Ulubione zdjęcie. Tak. No dobrze, to jakby się tu do tego zabrać? Sklep Dillis. A niech mnie. Sprytna bestia. Rozpoczynam procedurę ratunkową w sklepie Dillis. Co? A nie, nie, stój, przestań. Trasa zmieniona. Wszystkie jednostki do kawiarenki. Gdzie? Nie, nie, jakiej kawiarenki? Co ty wyprawiasz? Rozpoczynam mycie okien. Jakich okien? Co? Nie, nie myć mi żadnych okien. Natychmiast przestań. Przykro mi, nie zrozumiałam rozkazu. Nie mów do mnie! Ojoj.
Dziękuję ci bardzo. To coś gadało jak najęte. Co nacisnąłeś? Wyłączyłem tylko mechanizm głosowy. Powinien się pan zapoznać. A z czym znowu? A z instrukcją obsługi. Ale nie mała ta instrukcja. Nie mała. O. Dziękujemy za zakup inteligentnej mapy 700. Prosimy dokładnie trzymać się instrukcji. O. Widziałeś, jaskółki coś nisko latają. Chyba zanosi się na burzę. Ja tam bym się ptakami nie przejmował. Mój radar w centrum wprawdzie wykrył spory sztorm, ale daleko, daleko na morzu, więc pewnie minie nas bokiem. Jaskółki są innego zdania. No nic, powinniśmy już wracać. Powoli robi się późno. Resztę znaków i ostrzeżeń możemy zamontować rano. Jak sobie życzysz. James, no co ty? Będziemy się świetnie bawić. Zobaczycie kopalnie, w których kiedyś wydobywano złoto. Złoto? Założę się, że znajdę złoto. A ja się założę, że nie znajdziesz. A właśnie, że znajdę. O, cześć dziadku! Czołem, maluch! Dzień dobry, dzieciaki. Będzie dziś mocno wiało. Wiatr nam akurat nie straszny. Jedziemy do jaskiń. Szukać złota. No w takim razie nie ma na co czekać. Uwaga! Mamy tu trzy podstawowe typy pożarów. Elvis, mógłbyś proszę pokazać, która gaśnica do czego? No pewnie. Pożar numer jeden, płonąca substancja. Co jest? O nie! Wracajcie! Nie uciekajcie, tam nie! Ty sobie wyobrażasz tego Elvisa w prawdziwym pożarze? Stać! Zaczekaj, poczekaj chwilę. Daj mi chwilę, zaraz kończę. Cicho. Posłuchaj, od rana wiało, prawda? A teraz nic, cisza i spokój. Trochę to podejrzane. O rany, patrz! Daleko, na horyzoncie! Te twoje wczorajsze jaskółki jednak miały rację. A niech to, szykuje się niezła burza. Błagam cię, nie ruszaj się! No, nareszcie mam dobre zdjęcie. Poważnie? Puste gałęzie wychodzą mi coraz lepiej. Co mam powiedzieć? Nadal oswajam się z tą maszyną. Dobra, pokaż, co mamy. Na pewno coś tam się znajdzie. Wydaje mi się, że to nie będzie najlepsza wystawa dzikich zwierząt w Ponty Panty. No nie. Fale robią się coraz większe. Czekaj, dowiem się, co się dzieje. Tu Straż Wybrzeża Ponty Pandy. Wzywa Instytut Meteorologii. Słyszycie mnie? Odbiór! Nareszcie. Od dłuższego czasu próbujemy się z wami skontaktować. Nad waszym obszarem widzimy czarne chmury burzowe. Proponuję ogłosić alarm burzowy. Szykujcie się na oberwanie chmury. Oberwanie chmury? Trzeba natychmiast zawiadomić Sama! Dzwonił Ben. Podobno zbliża się do nas straszna burza. Musimy się przygotować. O, masz ci los, przyda się każda para rąk. Gdzie koleżanka Morris? Mówiła, że zabiera dzieci na wycieczkę po starych kopalniach. Spróbuję ją złapać, może zdążę. Ojej, pod tymi kopalniami jest rzeka. W każdej chwili może wylać. Penny, odbiór! Penny, odbiór! Penny, halo! Jesteś tam? Pewnie już zeszli do kopalni. Wywołam Musa. A ja powiadomię resztę drużyny. Mus, odbiór! Halo, słyszysz mnie? Zgłoś się! O, żeż ludzie! Co za wiatr! Zaraz mi wyrwie aparat!
Dasz radę uspokoić swój wóz? Kiedy on jest spokojny? No przykro. Zaraz ruszam w góry, znajdę Penny i dzieciaki i sprowadzę z powrotem do miasta. Elvis, dowodzisz, jasne? Arnold i Ellie mają cię słuchać. Musicie przygotować miasto na wielką burzę. Tak jest, zrozumiałem. Sam czekaj. Jeśli ta burza na dobre się rozhula, ty i Penny będziecie nam potrzebni tu na miejscu. Wiem, kapitanie. Wrócimy najszybciej, jak się da. Zaczniesz układać korki z piaskiem pod drzwiami. A nie przypadkiem worki z piaskiem, szefie? No tak, zgadzam się w 100%. Worki. Skąd mam wziąć te worki? A, no tak, racja. Worki są w Jupiterze. Elvis! Słyszałam, że zbliża się jakaś straszna burza. Mogę wam jakoś pomóc? O, jak miło. To tak, to mogłaby pani na przykład ostrzec ludzi przed tą burzą i przekazać, że wszyscy mają gromadzić wodę, bo może zabraknąć prądu. Oczywiście, już jadę. A kiedyś była tu kopalnia złota. Tymi tunelami chodzili sobie górnicy. A gdzie to całe złoto? Gdyby tu było złoto, przyjacielu, chyba by nie zamknęli kopalni. Oj, tam na pewno musiało coś zostać. Zanim drzewa polecą nam na głowę. Spokojnie, przyjacielu. Rzekotka krzyżowa dowiezie nas prosto do domu. Jaka, przepraszam, rzekotka? Szukam nowej nazwy dla tej mojej maszyny. A może żółw? Jedź! Ale taka rzekotka chyba nie jest zła. To stalagmity, a te wysoko to stalaktyty. Chyba są strasznie ostre. Penny, a czemu po ścianach leje się woda? Bo w starych kopalniach często płynęły podziemne rzeki. Penny! Brzmiało trochę jak strażak Sam. Masz rację. Strażak Sam! Cześć. Ale co ty tu robisz? Do miasta zbliża się straszna burza. Musimy się stąd wydostać, bo jak zaleje kopalnię... Zaleje? Nie ma co panikować, wszystko będzie dobrze. Przykro mi, ale to koniec wycieczki. Dobra, wszyscy gotowi? Gęsiego za strażakiem Samem. Idziemy. Właśnie, jedna sprawa. Na zewnątrz wieje straszny wiatr. Musimy tylko dotrzeć do schroniska. Tam już będziemy bezpieczni. O! Do tyłu! Co to było? Nic, skały się osunęły. Czyli nie ma wyjścia? Wujku, co z nami będzie? Penny, znasz inną drogę?
Tak, pójdziemy dawnym szlakiem górników. Ale trzeba będzie zejść kawałek pod ziemię. Nie mamy wyboru. Penny prowadzi. Idziemy. O, dawny szlak górników. Tam to będzie na pewno fura złota. Widzisz, jak się prowadzi? Lada chwila będziemy w domu. Mam nadzieję, że w mieście wszystko w porządku. Sporo tego deszczu, żeby ich tylko nie zalało. Dzień dobry, pani Price. Jestem nowa, nazywam się Phillips. Wszystko w porządku? Nie! Moje drożdżówki pływają w najlepsze! No trochę zalało. Zapraszam, pojedziemy sobie do remizy. Tam będzie sucho i bezpiecznie. O, dziękuję ci, dobra duszo! Cridlington, słyszysz mnie? Zgłoś się, Cridlington! Odbiór, słyszę pana. Świetnie. Mam tu dla was trzy wezwania. Jedno od Majka, drugie od Lizzy Sparks, a trzecie od Trevora. Postaram się do nich dotrzeć, kapitanie, ale wszystkie ulice są pod wodą. Sam, Penny, gdzie wy się podziewacie? Tym tunelem pójdziemy sobie kawałek w dół, a... O nie! Ojej, nie ma drogi! Bo ją zalało. Ale przecież nie możemy wrócić, bo tam są te skały. Ale co, mamy nurkować? Na drugą stronę chyba nie jest daleko. Tunel leci tylko kawałek w dół, potem już prosto do góry. No dobrze, zostańcie. Sprawdzę, czy da się przepłynąć na drugi brzeg. Uważaj na siebie. Jasne. No więc wygląda to tak, że trzeba zanurkować i przepłynąć pod skałą. Spokojnie, dacie radę. Obiecujesz? Obiecuję. Kochanie, pływacie doskonale. Wystarczy jeden porządny wdech. Penny was poprowadzi. Uwaga, nabieramy powietrza. Chodź, teraz my. Nie ma czasu. Ale ja się boję. Och, nie ma czego. A może wskoczysz mi na barana? Przepłyniemy sobie razem. No, może być, spróbuję. Dobra, to głęboki wdech i zaraz będzie po wszystkim. A gdzie czy? Nie martw się, za chwilę wypłynie. James! Coraz więcej tej wody! Dzieciaki, wiem, że jest zimno i mokro, ale musimy iść. Nie! Stój! Musimy zaczekać na Eli i Wenus. Potrzebna jest lina. Przestań! Chyba nie ma czasu. Musimy czekać. Arnold! Wracaj! Nie bój się, maluszku! Oj, mówię ci! Musimy czekać na Wenus! Trzeba zabezpieczyć samochód, a potem, dla bezpieczeństwa, przypiąć się do liny. Ja chcę ratować ludzi, Elvis, a nie siedzieć i czekać bez sensu. Nie mam cię! Oj, ale długo to ja nie wytrzymam! Na pomoc! No nie! Uważajcie na siebie, idziemy wzdłuż torów. No, świetnie. Ja cię, ale mocno! Co robisz na
najpierw musimy sprawdzić, czy to bezpieczne. Przepraszam, nie pomyślałem. Chciałem tylko po złoto. Czekaj, ja pójdę. Jestem trochę lżejsza. To co? Po kolei. Trzymamy się liny i powolutku przechodzimy przez most. I może nie patrzcie w dół. Idź, nie zatrzymuj się. Bardzo ładnie. James, twoja kolej. Byłeś bardzo dzielny, tylko nie patrz w dół. Dasz radę, James! Mandy, gotowa? No pewnie, że tak! Brawo, bardzo dobrze! Patrz przed siebie, nie na mnie! Dobra, patrzę przed siebie! Świetnie! Dzielna dziewczyna! Sam, teraz ty, chodź do nas! Chodź, chodź, trzymam linę! Za ciężki jest! Nic mi nie jest! O, dobra, trzymam cię! Pomóżcie mi! Zabawimy się w przeciąganie liny! Ciągnie Mocniej! Sam postaraj się! No już szybko! Wspinaj się! To jest wujek! Ciągniemy! Nie wiedziałem, że jesteś taka silna. Miałam tu małą pomoc. No proszę, dzieciaki uratowały mi życie. Bardzo wam dziękuję. Lepiej się zbierajmy. Chodźcie, musimy stąd wyjść. Ponty Pandy czeka. Przepraszam, ale już nie mam siły. Eli, jak dam znak, zaczniesz wciągać, dobrze? Proszę dać mi rękę! Eli, wciągaj! Mamusiu! Ojej, kochanie! Pan kapitan prosił, żeby zawieźć wszystkich mieszkańców do nowej remizy. Mówi, że tam na pewno będą bezpieczni. Jasne, zrozumiano. Elvis, zaczekaj. Przepraszam, głupio się zachowałem. Dziękuję ci. Ty naprawdę znasz się na rzeczy. W końcu uczyłem się od najlepszych. Niech żyje strażak sam. Oj, martwię się o Sarę i Jamesa. Kochanie, na pewno wszystko gra. Przecież są z Penny. Oj, chodźmy stąd, proszę. Nie możemy. Na zewnątrz szaleje burza. Lepiej już siedzieć w domu. Co to było? Elvis? Cześć wszystkim. Zabieram was do nowej remizy. No dobrze, ale co z Sarą i Jamesem? Spokojnie. Na pewno nas znajdą. Penny i Sam są z nimi. Będzie dobrze. Jesteście nareszcie. Chodź, mała. Pojedziemy sobie do nowej remizy. Ale mój wózek! Co tam wózek? Mamy tu wygodniejsze fotele. Świetnie wam idzie. Trzeba jak najszybciej przewieźć wszystkich do remizy. Wszystkich bez wyjątku. Gdzie ty jesteś, Sam? Co tak długo? Do wyjścia. A ja wiem. Mam już cały okres.
Za chwilę będziemy na zewnątrz. Spokojnie. Słuchajcie, za zakrętem powinno być wyjście. O, tam jest! Ale czemu tak wysoko? Dziwne, miała tu być drabina. To gdzie ona jest? Pewnie zgniła i się połamała. Ej, znowu woda! Ja nie chcę tej wody! Nie panikujemy, proszę was, spokój. Nie ma drabiny? To ją zbudujemy. Ale z czego? Wojku, patrz, te tory są jak drabina. Brawo! Ale ty jesteś bystry i mamy drabinę. Słuchajcie, trzeba czymś poluzować śruby. Tam jest jakaś skrzynka, patrzcie, tam! A to niespodzianka, skrzynka z narzędziami. O, złoto! Hej, ja się trochę boję. Ja też, ale damy radę, zaraz będziemy w domu. Teraz powinny puścić. Dobra, złap z drugiej strony. Hej! Szybko, dzieciaki, pędem do góry. A gdzie Norman? Przed chwilą tu był, nie wiem. Ale ja będę bogaty. O, złoto. O, co? Koniec zabawy, wychodzimy. Nie! No nie! O. Chodźcie szybciej! Strasznie leje, co? Uwaga, dzieciaki! Nie zdejmujemy kasków, jasne? W taką pogodę wszystko się może zdarzyć. Musimy się jak najszybciej dostać do schroniska. Ciekawe, co tam słychać w Pontypandi. Elvis i ci nowi na pewno dają radę, ale myślę, że powinniśmy jednak jak najszybciej wracać. Spora burza pieszków. Nic ty się nie bój, jakoś przeżyjemy. O! O właśnie, mało brakowało. No co jest? No już, no dalej! Niech to, niech to. Fatalnie. Kanistry z benzyną, o nie. Trzeba szybko wezwać Sama. Co? Nie ma zasięgu. Tędy, kochani, zapraszam. Każdy weźmie sobie koc. Trzeba się rozgrzać i osuszyć. Proszę, kakao i herbatka do wyboru do koloru. Trevor, o, jak dobrze, tak się martwiłam. Ojejku, dziękuję. Zobacz, mamy tu chyba całe miasto. A, Cridlington, proszę, proszę. Pani Chen powiedziała mi, że zachowałeś się dziś jak prawdziwy bohater. Ja? Dziękuję bardzo. Kolega Cridlington zasługuje na medal. Wszyscy zasługujecie. Jestem z was bardzo dumny. Panie kapitanie, przepraszam, nie mogę znaleźć męża. Już lecę do dyspozytorni, zaraz się wszystkiego dowiemy. Masz ci los. Może tu się schowam? Pożar w garażu Joe'ego Sparksa. Pożar w garażu Joe'ego Sparksa! Musimy szybko ugasić ogień i przewieźć Joe'ego do remizy. Thank you.
Pan? Sporo tu benzyny i różnych olejów. Ja bym zaproponował pianę. Piana, już się robi. Arnold, zabierz proszę Joe'ego w jakieś bezpieczne miejsce. Tak jest, szefie. Przepraszam, można? Widzisz to? To chyba miał być królik. Na serio! Znalazłem to złoto! Najprawdziwsze złoto! Jasne, Norman! Myślisz, że się nabierzemy? O, a co tu się dzieje? Tom? Mus? Całe szczęście, że jesteście! O, masz! Mokrzy do suchej nitki! Komu gorącej czekolady? Czekolada! Ja bym wolał złoto! My musimy już wracać do Ponty Pandy. To co, dzieciaki? Zostaniecie z Tomem i Musem, dopóki się nie przejaśni? Ale rodzice się będą martwić! Nie będą, słonko. Zaraz damy im znać, że nic wam nie jest. Na zewnątrz szaleje burza. Nie możemy was teraz wypuścić. Panie kapitanie, tu sam. Odbiór! Panie kapitanie, zgłoś się! Panie kapitanie, słychać mnie? Sam, to ty? Dzieci na szczęście całe i zdrowe. Wsiadamy z Penny w Bessie i pędzimy do Ponty Pandy. Bessie niestety odpada. Garrett widział, jak pada słup wysokiego napięcia. Po torach nie dojedziecie, powtarzam. Po torach nie dojedziecie. Zrozumiałem, dziękuję, bez odbioru. I co teraz zrobimy? Jeszcze nie wiem, ale jakoś musimy się stąd wydostać. Mam dla was pewną propozycję. A co to za kluczyki? Kluczyki do mojej rzekotki krzyżowej. Chciał powiedzieć dziobaka dziobastego. Do czego? No jak to do amfibii? Ostrożnie, bywa kapryśna i zadziorna. No proszę, pojechał. Powodzenia! Gridlington, jak sytuacja? Pożar w garażu ugaszony. Sam i Penny już do nas jadą. Miejmy nadzieję, że to koniec katastrof na dziś. Na węże poszarpane. Gridlington, natychmiast wracajcie do remizy. Właśnie wybuchł pożar obok putli z gazem. Jeśli się zbytnio rozprzestrzeni, wybuchniemy. Przyjąłem. Będziemy najszybciej jak się da. Przecież nijak się nie zmieści. Ale Wenus się wciśnie. Tyle, że tylko dwie osoby zmieszczą się w tym cudzie techniki. Że w sensie, że w Wenus? Tak, w Wenus. Jasne. To wy bierzcie Wenus i jedźcie, a ja spróbuję jakoś odstawić Joe'ego do remizy. O nie, nie ma mowy. Bez ciebie nie ugaszą pożaru. Wy jedźcie, ja zostanę. Jak sobie życzysz, Arnold? Jedziemy. Trzymaj się blisko i powolutku. Noga za nogą. Tak jest, pani Eli. To ja może skoczę po gaśnicę. Niezła z was widzę drużyna. Kapitanie, Wenus sama sobie z tym
chyba nie poradzi. Co gorsza, butle gazowe nadal stanowią zagrożenie. I co teraz robić? Co robić? W tych butlach jest przecież propan-butan. Jeśli wybuchną, kapitanie, wybuchnie cała remiza. O, masz. No to zarządzam ewakuację. Ojejku, no niech ten sam już wreszcie wraca. Idziemy! Szybciutko! Tato! O, tak się cieszę, że jesteś. O, jestem, ale z garażu nie za wiele zostało. Kapitanie, jak mogę pomóc? Trzeba zabrać ludzi w bezpieczne miejsce. Pędem, moi drodzy! Biegiem za mną! Słuchajcie, ja tu nie dam rady! Elvis, co robimy? Nie mam pojęcia. Chyba trzeba będzie uciekać. Musimy natychmiast ostudzić butlę i zrobić coś z tym ogniem. Czyli potrzebna nam woda, mnóstwo wody. No dobrze, ale nie ma Jupitera. Skąd wziąć wodę? Jupitera nie ma, ale jest nowa remiza. Słuchaj, mamy te zewnętrzne hydranty. Kto wie, może węże dosięgną. Elvis, zajmij się butlami, dobrze? Za sekundę do was wracam. Elvis i ja spróbujemy opanować ogień. Dobra, robi się. Wiatr się prawie uspokoił. Czyli nasze Ponty Pandy przeżyło burzę. Remiza ładnie się spisała. Bo to najlepsza remiza na świecie. Jak przyjemnie. A jaskółki odleciały. Nic się nie przejmuj. Lada chwila kończę. Ojej, wygląda prześlicznie. Trevor! Uhu, czyżby nowy autobus? Zapraszam na przejażdżkę. Nie, tylko żadnych przepaści, kochany. Spójrzcie tylko, dziewczyny. Elegancja Francja. Czysto i przyjemnie. I uwaga, nowe ulepszone drzwi garażowe model 2000. No, a niech to, a niech to.
przemalowałeś swoją rzekotkę dziobastą. Tak, masz ją ode mnie w prezencie. O, jak nam się trafiło! Ojej, na pewno? Jasne, zdecydowanie wolę jednak wędrować po lesie. No to co, dziękujemy. Ale musicie ją jakoś fajnie nazwać. Przepraszam, może Hydrus? To taki malutki gwiazdozbiór, zwany też czasem wężem wodnym. Genialne! Podoba mi się! Wąż wodny zwany Hydrus. Ani słowa nie zrozumiałem, ale mu nie mów, dobrze? Nic nie powiem, spokojnie. Później ci wszystko wytłumaczę. Czyli sprawa załatwiona. Mamy Hydrusa. Dobrze, koniec laby, do pracy! A wiesz co? Ta nasza nowa remiza jest jednak dużo lepsza niż stara. Też mi się podoba. Nawet bardzo. Kridlington, co powiesz na pyszną herbatkę? Już parzę, kapitanie. Wszystko nie tak. Dzielny strażak sam z przyjaciółmi gna, by przywrócić spokój nam. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC+, Start International Polska. Reżyseria Aleksander Kujawski. Dialogi polskie Barbara Ejman. Dźwięk i montaż Janusz Tokarzewski. Kierownictwo produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili Tomasz Błasiak, Stefan Knote, Brygida Turowska, Monika Wierzbicka, Łukasz Talik i inni. Groźnie prawie co dnia. Kto pomoże, gdy wszystko nie tak? Dzielny strażak sam z przyjaciółmi gna, by przywrócić spokój nam. Sam to jest gość, sam to jest gość. To super jest bohater i na